Branżowe ptaszki ćwierkają ostatnio, że legendarny Silent Hill ma lada chwila powrócić, a nasz krakowski blober raczej na pewno pracuje nad remake'iem dwójki, którą pewnie ujawnią po premierze Layers of Fears. Co się jednak stało z tą marką, że ta praktycznie zniknęła na 10 lat, kiedy ostatnią pełnoprawną odsłoną był Silent Hill Downpour z 2012 roku? Odsłona, która zbierała średnio dobre oceny. Odsłona, za którą odpowiadało nieznane wcześniej nikomu czeskie studio i też czeskie studio, które upadło chwilę po premierze gry. No cóż, tak się składa, że udało mi się nawiązać kontakt z Markiem Berką, lead designerem z tego projektu, i postaram się dziś dowiedzieć, jak powstawał ostatni Silent Hill i czy faktycznie gra ta zabiła swoich twórców. Ale po kolei. Po pierwszych kultowych częściach serii z przełomu ery PS1 i PS2, robionych jeszcze przez Konami w Japonii, Silent Hill zaliczał wzloty i upadki wraz z przejściem na 7. generację konsol i licencjonowanie marki innym zachodnim deweloperom. I tak, mieliśmy kilka mobilnych odsłon i pomniejszych eksperymentów, których już nikt nie pamięta, pełnoprawną część 5, czyli Homecoming, znawidzoną przez natłok walki, poprawnego Silent Hill Origins, który dla wielu fanów wprowadzał za mało nowości, i swoisty reboot i zarazem remake pierwszej części, czyli Shattered Memories, odsłonę dość kontrowersyjną, no bo z jednej strony zbierała wysokie noty za klimat, fabułę czy zagadki, a z drugiej krytykowana była przez fanatyków serii za brak walki i sprowadzenie horroru do z góry narzuconych sekwencji pościgowych. I warto zaznaczyć, że tutaj mówimy bardzo ogólnie o odbiorze tych gier, bo społeczność fanów Silent Hilla jest dość różnorodna i przerażająca zarazem. To znaczy, każdy ma swoją ulubioną część, którą przeszedł kilka razy i będzie się kłócił ze wszystkimi innymi fanami, że są głupi i nie mają racji. Wiem, bo sam znam takich fanów i trochę jestem jednym z nich. I wtem na E3 2010 zostaje zapowiedziana część 8, jeszcze bez podtytułu, którą robiło czeskie studio, które dotychczas wydało jedną małą grę w dystrybucji cyfrowej. Ale jak to? Zadawałem sobie pytanie jako nastolatek wtedy. Jakim cudem taki deweloper znikąd praktycznie pracuje nad taką marką? Some people think that Vatra was like young studio, but the people there were far from greenhorns. Most of us started in Illusion Softworks, and we worked on games like Hidden Dangerous, you know, Mafia, you know, some of them were from Pterodon, so they work on Vietcong. Back then in 2008, we were working on a game called Moscow Rhapsody, and we were developing it for D3 Publisher, which is a Japanese publisher, which is actually quite a big publisher in Japan, not that much in US. And they actually wanted us to, you know, get on the US market, you know, and wanted us to do the game for them. In 2008, Illusion Softworks was acquired by 2K. We were very close to beta with that game. We were basically almost finished. And after initial premises, they simply canceled our project. And that was the reason why we simply decided to leave and set up something on our own. And first one who reacted was a company called Kyuju, which is British UK company, and back then they had like 5 studios under their like wings, so they wanted us to be their 6th studio, and within 2 months we kind of created Vatra. When it comes to Konami, we had good connection with Konami because of D3. Because some people who were originally working in D3, they basically moved to Konami, and they actually, you know, semi-contacted us. And that was the moment where we started to talk about Russian attack. But before we even started to work on that game, they came with the news that there is an opening for next Silent Hill game. We don't know if it would be directly for you guys, but if you want, you know, there are like 5 other studios kind of trying to get the IP and development. Starting within 6 months, you know, we can create a pitch, you know, and we can talk. So we did that, you know, we simply created a pitch, you know, we had a few iterations, we had a meetup with the Konami representative in Sheffield in UK, you know, because Kyuju was already kind of like guaranteeing, you know, that you know, we are stable, you know, money-wise and everything. And yeah, it simply did work this way. You know, so we ended up being the pick from their side, despite us not having experience with survival horror genre at that time. But honestly, how many studios had that? I don't know if it's absolutely correct, but we originally were not the first pick. You know, they wanted to use guys who were working on Left 4 Dead, but that deal simply did not happen. And also back then, I think we were fairly cheaper.
compared to Western developers. It's not true today. Okej, czyli to nie tak, że Watra była studiem znikąd, ale grupą w dużej mierze weteranów czeskiego game devu, którzy byli po prostu we właściwym miejscu, we właściwym czasie, żeby dostać ofertę produkcji gry i bardziej opłacali się niż inni wydawcy. Wróćmy jednak do historii. Z czasem od pierwszej zapowiedzi gra doczekała się pod tytułu Downpour, a ta dosłownie ulewa właśnie miała być integralnym elementem gry, wpływać m.in. na pojawianie się potworów. Z czasem też poznaliśmy głównego bohatera, Murphy'ego Pendletona, skazańca, który po nieudanym transferze między zakładami karnymi trafia do tytułowego upiornego miasteczka i gra miała iść bardziej w kierunku koncepcji z Silent Hill 2, osobnej historii osadzonej w uniwersum, a nie kolejnego rozdziału czerpiącego garściami z lore jedynki i trójki i starającego się desperacko jakoś umiejscowić w tej dość zawiłej, szczerze mówiąc, historii. Bliżej premiery zaś Konami dolewało tylko do pieca, chcąc uderzyć z marką jak najmocniej. Poza Downpour tworzono też remaster drugiej i trzeciej części. Spoiler, był to jeden z najgorszych remasterów tamtych lat. Oraz spin-off Book of Memories na PS Vita, stawiający na bieganie po lokach i kooperację. Kolejny spoiler, nie, to nie było to. Kiedy obok trzech growych premier, początkowo planowanych na 2011, do kin trafiała też druga część filmu na bazie gier. I cóż, nie było dobrze. Lepiej było natomiast w 2012, po ostatecznie przesuniętej o parę miesięcy premierze Downpour. Ot, gra była zwyczajnie dobra, choć nie bez wad. Ta gra jest uwalona przez sumę takich małych grzechów. Most underrated Silent Hill game widać tu zmarnowany potencjał, ale fani serii nadal mają szansę. Jedni chwalili klimat, świetną fabułę, zaskakująco udany otwarty świat z drobnymi sidequestami, drudzy, mniej cierpliwi, narzekali na nudnych przeciwników, to, że gra owszem klimatyczna, ale nie była aż tak straszna, jak powinna, jakby dało się to zmierzyć, okej. Okay. Pewne problemy techniczne oraz toporną i irytującą walkę z użyciem psującej się broni. Ta była chyba uniwersalnie krytykowana. Wróćmy jednak do Marka. Jak do tego doszło? Co było największym wyzwaniem dla zespołu, który dotychczas pracował przy zupełnie innych gatunkach i jak w ogóle wyglądał proces twórczy, bo zgaduję, biorąc licencję na IP, twórcy nie mieli pełnej dowolności, jednak musieli dopasowywać się do tego, co chciał klient, czyli Konami. I will start with the open world. That was actually coming from our side. Some of us worked on Mafia game, which obviously has a big city. We had a really great artist who actually was responsible for city building in Mafia 1 and Mafia 2. And also he literally kind of created and designed the city and did most of the stuff, you know. So for him, you know, it was very simple and we had experience with that, you know. What were the challenges? The challenges were related to using Unreal for the first time, because we were originally working on a homemade engine, you know, in Illusion Software, and did not have that much experience with Unreal. That was pain in our heart, let's say. Many stability issues which were there after the release were actually connected to this, because the Unreal 3 engine was not very suitable for this type of approach. Besides the technical constraints, there were two other issues. First of all, we never did a survival horror before. So there was a lot of studying, you know, we played all the Silent Hill games, you know, also others, just to understand, you know, the genre. We were reading through almost all forums, you know, we were able to find and, you know, see what is the perception of community, which really scared us, you know. We actually knew from the beginning that the game community, diverse as this, it will be very hard to basically, you know, please, you know. So it was very tough. Also, regarding the canon, there was a big struggle even within the Konami. What we should be taking as a canon for the game, right? Because obviously the most loved ones were Silent Hill 2, for example, you know, which was more of that psychological level, you know, behind the struggle, you know, and how it's projected into the place. But most of the canon was actually, you know, related to Silent Hill 1. That was really tricky. So at one moment we simply decided, and they approved that this game, if it suffered from anything, then clearly stated intention regarding the game vision. Obviously, we cannot work without game vision, so we were constantly trying to create something on our own, you know, and we were kind of negotiating with Konami about that. Problem was that on their side, there were two really cool guys, you know. One was Devin Shatsky, who was producer, and the second one was Tom Hallett, who was assistant producer on that title. And I think Tom was seen as canon keeper, kind of, you know, but it was very confusing sometimes because, you know, those two guys had a slightly different priorities regarding the game, you know, and sometimes it was not very clear what they want, you know. So sometimes we were kind of trying to hit
target in the darkness, which may not even be there. On the other hand, when it comes to story, you know, the base was created by Tom Waltz, but the polished version was definitely done by Brian Gomez, who was an amazing guy, you know, and not having him, we probably would not end up with a game like that. And he was also brave to negotiate with Konami on many difficult terms. So it was very tricky regarding the vision. It changed across the project. At the beginning, they were all very open. Then they started to be very demanding, but not clear in communicating what they want. And towards the end, they just wanted to finish the game. So they started neglecting it a bit. Problemy z wizją. Szczerze, to trochę to widać. To znaczy, nie, że Watra nie miała wizji, ale właśnie, że ścierały się te wizje. Z jednej strony były pomysły Watry, z drugiej strony producenci z amerykańskiego Konami ścierali się między sobą. Dawin Szacki miał swoją wizję, ale w sumie nie wiem, co w ogóle robił przy tym projekcie, patrząc na dorobek. Tom Hulett, znany u fanów uniwersum jako chyba większy fan lore niż samo Konami, chciał ratować serię przed absurdami, jak to, co mogło spotkać finał Homecoming, gdzie początkowo, nie żartuję, planowano walkę w stylu Dragon Balla. A z jeszcze innej strony był właśnie sam Gigant, który płacił za zrobienie gry z IP, które do niego należało i niestety miał prawo wymagać, nawet jeśli sam nie wiedział do końca, czego wymagać, kiedy zmieniał zdanie, a u góry miały miejsca przetasowania na wysokich stołkach. Ostatecznie Downpour pełen jest takich dziwnych momentów, gdzie czegoś brakuje, potem coś robi naprawdę dobre wrażenie, a jeszcze chwilę później czuć, jakby coś było wycięte, jakby jakiś element nie miał do końca zrealizowanego potencjału. Te rzeczy po prostu dziwnie odstają od siebie. W Silent Hill 2 chociażby wszystko spina się w jedną spójną całość. Seksualizowane potwory miały odzwierciedlać niezaspokojenie głównego bohatera. Różne poszlaki teasowały plot twist i zbrodnie, której się ten bohater dopuścił, a i też odwiedzane lokacje nawiązywały do jego przyszłości i życia małżeńskiego. Downpour idzie w podobnym kierunku, no ale nie do końca, bo choć jest kilka smaczków z lokacjami i motyw więzienia, tak niektóre elementy nie pasują, a potwory są nudne, losowe i jest ich ledwie garstka. Mamy otwarte miasto, które już chwaliłem, ale nie wszystkie jego części zapadają w pamięć i kontrastują, na przykład z jedną z pierwszych lokacji, dopieszczonym i faktycznie zapadającym w pamięć Devil's Pit, atrakcją turystyczną inspirowaną czeską atrakcją, tak zwaną macochą, niedaleko Brna. Swoją drogą Marek poleca, jeśli planujecie wakacje. I zawsze, kiedy twórcy przerzucają się pomysłami, pewne rzeczy są wycinane, inne dodawane, wizja się zmienia, no i też pojawia się niekoniecznie słuszna presja wydawcy, tak w mniejszym lub większym stopniu widać to po końcowym produkcie. Jak tak słucham naszego gościa, to trochę maluje mi się taki smutny obraz, jak w jakiejkolwiek branży kreatywnej, gdzie twórca slash artysta zna się na swoim fachu, ma pomysł, no ale klient płaci, więc klient wymaga. Ale w sumie sam klient nie zna się na tym, więc wchodzi w ten proces z butami i rodzą się absurdalne sytuacje. To korzystając z okazji, czy są jakieś niewykorzystane pomysły albo wycięte elementy z obu stron, czy to Watry, czy Konami, które mogły trafić do gry, ale ostatecznie nie wyszło? There were very open discussions about multiplayer elements. There were discussions about heartbeat monitoring peripherals. This was not coming from us, this specific one. It was, I think, their vice president back then. He really liked that idea and was pushing it. And when he moved away, we started to have different requests. So it was very complicated also within the Konami itself. I don't blame them. I'm just saying, you know, it was quite tricky. A few bosses didn't make it. Monster design, we had like 35 or 40 different monsters. Very problematic to push certain things through, you know, from those reasons I mentioned before. You know, the unclarity of what they really want. Actually, our character artist also left because of that later, because he was exhausted by creating like designs, beautiful ones actually, and we ended up with something too simplistic, I guess. Personally, I was very keen to get a non-dead state loop into game, and that was basically about projecting the never-ending nightmare and gamify it. Which was meant to do was that when you received a killing blow, you did not die. You basically just transited into another realm related to your past. So, for example, as a Murphy, you know, you get hit, you know, and you realize that you are back then
was at home, and you simply needed to figure out what to do to exit it, you know. So it was like a mini puzzle with few glimpses of lore. And when you did that, for example, you was shaving and you was washing your head, then you basically got your head from the toilet back in diner. Ale wróćmy jeszcze do tematu walki, bo choć mi przy ostatnim przejściu na easy, nie oceniajcie, gram teraz dla fabuły i zagadek, to nie przeszkadzało, tak w dużej mierze zgadzam się z krytyką fanów i recenzentów z czasów premiery, bo jak ogrywałem wtedy, to faktycznie na normalu nie było najlepiej. Czy twórcy wiedzieli, jak odebrana będzie walka? Co poszło z nią nie tak? The combat system was not the best part of the game, you know, obviously, understandably, you know, the way it was received. It was very tricky to create something like this, because there were some ideas which we wanted to do, obviously. You know, we definitely wanted to tap on into survival in a way that everything you pick can perish at a certain point. When it comes to the combat itself, it was very problematic because there was a feedback from Homecoming that the combat was too action driven, you know, considering, you know, the survival horror genre. And this was kind of putting us into weird situation, because we wanted to have the combat exciting, but at the same time we were not able to cross certain lines. This guy was not an army veteran like the main hero from Homecoming. We were kind of struggling with the way how to find the right balance, and because of all the monster designs were problematic to get across, you know, we didn't have enough time to iterate on that. I tak Downpour wychodzi w marcu 2012. Jedni narzekają, ja bawię się świetnie, to jak dla mnie udany Silent Hill. W lipcu zaś serwisy growe donoszą o zamknięciu Watry, która już dłuba nad kolejnym projektem. Czy potencjalnie słaba sprzedaż gry zabiła twórców? No, tak można było wywnioskować z nagłówków, ale jak tłumaczy Marek, to o wiele bardziej skomplikowane. Z jednej strony, prawdopodobnie z powodów finansowych, Kudziu spotkała restrukturyzacja i liczba jego studiów się kurczyła. Z drugiej Watra już dłuba nad nowym projektem, swoją drogą ponownie na kontrakcie od Konami. Problem w tym, że wspomniany kontrakt był ponoć dziwnie skonstruowany i mógł zostać zerwany w dowolnym momencie, mimo że kiedy go zerwano, produkcja już na dobre ruszyła. Konami zaś, właśnie zrywając kontrakt, tłumaczyło się, że z powodu nie najlepszej sytuacji ucina zagraniczne projekty. Co zaś stało się z twórcami? Czy poradzili sobie ze znalezieniem pracy, kiedy czeski game dev nie był jeszcze tak prężny jak dziś? No, Marek mówi, że tak. Część devów przeszło do 2K, by pracować nad Mafią 3. Część trafiła do Bohemia Interactive, część do Slightly Mad, czyli twórców Project Cars, a duża grupa devów, bo około 30 osób z 70-osobowej Watry, trafiło do mobilnego studia Exient. A sam Marek, no, jest w game devie do dziś, bo pracował ostatnio przy m.in. Chorus. Swoją drogą polecam, też fajna giera. Jaki więc może być morał tej historii i dlaczego Silent Hill zniknęło na tyle lat z branży gier? Morałem może być to, że robienie gry na licencji zewnętrznej to zawsze skomplikowana sprawa i Konami to Konami, niestety. Wiecie, Konami to dziwny wydawca, bo choć kiedyś był potęgą, na przełomie lat 90. i 2000 wypluwał hit za hitem, tak z biegiem lat zaczął tracić twórców odpowiedzialnych za te hity. Team Silent od starych Silent Hilli rozeszło się po czterech stronach świata po skończeniu czwartej gry. Jeden z ojców serii, Keiichiro Toyama, na lata trafił do Sony, gdzie tworzył m.in. Siren i Gravity Rush. Koji Igarashi, jeden z ojców sukcesu Castlevanii, zaczął robić Castlevanię gdzie indziej, bo w postaci Bloodstained. Kojima od MGS-a, no wiecie. Xbox Games. Thank you, Kojima-san. Ma swoje studio i nadal kojimuje, tylko że pod inną marką. Najwidoczniej wychodzi mu to na dobre. I raczej na pewno na te kilka historii nazwisk, które znamy, przypadają dziesiątki historii innych nazwisk, których nie znamy, ale mniejsza z tym. I tak, jakieś 10 lat temu Konami zaczął masowo udzielać swoich marek na zewnątrz. I jak gdzieś się dowiedzieliśmy, no takie projekty często miały swoje problemy. Bo z jednej strony deweloper może chcieć swoje, no ale wydawca oczekuje sukcesu i wie, czego nie chce, ale w sumie to nie wie, i to odciska piętno na tych projektach. Ciekawe swoją drogą, czy podobne problemy co Watra miał hiszpańskie Mercury Steam, które robiło miniserię Castlevania Lords of Shadow. Czy dwójka była tak bardzo gorsza od udanej jedynki z powodu ingerencji wydawcy? No cóż, to chyba temat na inny odcinek. I po swoich ostatnich mniej udanych grach, takich jak eFootball, Metal Gear Survive czy ostatnia Contra, Konami jest ponoć znowu otwarte na licencjonowanie marek. Stąd też właśnie plotki o powrocie Silent Hilla. I cóż, no,
No boję się o te gry. Z jednej strony mówi się, że Blober robi remake dwójki. Okej, po medium im ufam i mam nadzieję, że Konami nie ingeruje w to za bardzo. Oprócz tego ponoć powstaje jeszcze jedna zupełnie nowa część Silent Hilla od kogoś innego. I tu znowu mam nadzieję, że wybrane do tego studio, jeśli jest dobre, ma wolną rękę, a nie ciągłe przepychanki i blokady w stylu a w sumie to chcemy kontrolery ruchowe, bo synek prezesa bardzo je lubi. Poza tym też mówi się, że powstaje jeszcze trzeci Silent Hill, który ma być taką AR-ową grą doświadczeniem na Facebooku czy Mecie. I cóż, gra na Facebooka w 2022, no to totalnie brzmi jak coś, co wymyśliłby sobie ktoś w zarządzie korporacji, kto jest odklejony i nie wie w ogóle czego oczekują fani marki. Ale no, pożyjemy, zobaczymy. I tutaj wracamy trochę do historii Babylon's Fall. Otóż wydaje mi się, że idea zapłacenia dobrym deweloperom, żeby zrobili dobrą grę, nie jest złą ideą, kiedy ci mają w czymś doświadczenie. Ale kiedy ingerujesz w ten proces, mówisz im, co mają robić, albo co gorsza, sam nie wiesz, co mają robić, no to z dobrą grą zdecydowanie nie skończysz. Po prostu szkoda mi w tym wszystkim Downpoura, bo jak dla mnie był dobry i mógł być jeszcze lepszy. Szkoda mi Watry, bo jako ekipa mieli ogromny potencjał. No ale cóż, jak to się mówi w branży, mówi się trudno. Dzięki za uwagę i do następnego.